Na pewno ciężkie te spotkanie. No, czy dwa pierwsze sety w miarę równo nam szło. Trzymaliśmy przede wszystkim zagrywkę i w każdym momencie gdzieś tam odjechaliśmy na 1, 2, 3, 3 punkty i grało się łatwiej. No ale w trzecim fatalny początek i Lublin jakby się rozkręcił i dlatego się cieszymy tym bardziej ze zwycięstwa, bo ten czwarty set taki przepchany. Ale to też trzeba takie mecze wygrywać, trzeba umieć wygrywać, bo nie graliśmy jakby zbyt pięknie. Sporo tych błędów się pojawiło, ale tak jak wspomniałeś, wywozimy 3 punkty, więc stary rok kończymy kompletem punktów po tej świątecznej przerwie, więc to też cieszy. No i w nowym wchodzimy z optymizmem. No na tyle jesteśmy doświadczoną ekipą, wiedzieliśmy, że tu przyjeżdżamy po to, żeby wygrać, więc te święta też były, że tak powiem, kontrolowane, ale taki okres jest potrzebny, się przydaje, żeby właśnie zresetować głowy, pobyć z najbliższymi, zostawić gdzieś telefony, wszystkie rzeczy z boku i sobie odpocząć. I oczywiście później ten powrót może nie jest jakiś taki z marszu rewelacyjny, ale myślę, że byliśmy dobrze przygotowani fizycznie. Troszeczkę nam zabrakło jakości dzisiaj, ale po takich meczach 3 punkty na pewno cieszą. Tym bardziej z Beniaminkiem, który niejednemu już tutaj krwi napsuł, więc cieszymy się z wygranej.